Symbioza to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi. Innymi słowy, istnieją na naszej planecie przypadki zwierząt pomagających sobie w przeżyciu. Jednak dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ w Pokémonach również możemy znaleźć parę przykładów takich zachowań i dziś przedstawię wam te, które udało mi się znaleźć. Ja jestem Kataku i zapraszam was na materiał o Pokémonach, które pomagają sobie w naturze. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnego ciekawego tematu, którym miałbym się zająć. A teraz zaczynajmy. Pierwszą parą, którą wam dziś przedstawię, będzie Butterfree oraz Heracross. Jest to współpraca raczej z rodzaju tych, w których to jeden Pokémon korzysta, a drugi nie ma z tym problemu, bo w żaden sposób mu to nie szkodzi. Heracross żywi się sokiem z drzew. Aby go wydobyć, przebija się przez wierzchnią korę swoim potężnym rogiem, a następnie wysysa spływający napój. Pomimo, że jest dużym robalem, nie wysysa całego drzewa naraz, tak więc kiedy już się naje, pozostawia gotową dziurę, z której korzysta sobie Butterfree, pożywiając się tym samym drzewem. Jest to jedna z niewielu sytuacji, w których Butterfree może skosztować tego przysmaku, ponieważ sam nie jest za bardzo w stanie przebić się przez twardą korę drzew. Jak pewnie doskonale wiecie, Onix porusza się głównie pod ziemią, drążąc tunele z prędkością 80 km na godzinę, powodując jednocześnie przerażające wstrząsy i ryki odbijające się echem z dużej odległości. Ogromne, kręte tunele, które pozostawia, są używane przez Diglety jako domy. To nawet nie tak, że Diglety nie potrafią same świetnie kopać tuneli, bo muszą w końcu jakoś przeżyć, jeżeli żadnego Onixa nie ma w pobliżu. Jednak wychodzą z założenia, że skoro już duża przytulna jama jest gotowa, to czemu by z niej nie skorzystać? Onixowi to w żaden sposób nie przeszkadza, ponieważ kopie je, aby się przemieszczać, a nie żeby w nich mieszkać. Kolejny przykład dotyczy Machopa oraz Gravelera i jest trochę dziwny. Już wyjaśniam, o co chodzi. Jak pewnie dobrze wiecie, Machop poświęca cały swój czas i energię na ćwiczenie i praktykowanie różnych form walki, dążąc do doskonalenia swoich umiejętności. Jest to dla niego w zasadzie ważniejsze niż cokolwiek innego. Aby mógł ćwiczyć, musi mieć czym, wiecie, jakieś sztangi, hantle, ławeczki, tego typu sprzęt, który no niestety w naturze, nawet w świecie fikcyjnym takim jak ten pokemonowy, nie występuje. Jak więc radzi sobie Machop w tym okrutnym dla niego świecie pozbawionym dziko występujących sztang oraz hantli? Jeden z jego codziennych treningów polega na wielokrotnym podnoszeniu głazów i właśnie Gravelera, jakby był sztangą. Patrząc na to, że Graveler waży 105 kg, no to Machop jak na swój wzrost 80 cm i wagę niecałych 20 kg wyciska naprawdę potężne ciężary. Odbiegając jednak od imponującej siły Machopa, zastanawiacie się pewnie, no dobra, ale to Graveler ma gdzieś to, że idzie sobie na spacer przez góry, a tu nagle jakiś chłop do niego podbiega, bierze go na klatę i zaczyna wyciskać? Niestety nie ma w Pokédexie takich informacji, jednak czytając nieco o charakterze Gravelera, doszedłem do wniosku, że no w sumie to właśnie tak może być. Graveler ma generalnie wywalone dość mocno na to, co się dzieje dookoła niego. Większość jego życia polega na tym, że wchodzi sobie na górę, jedząc po drodze skały, a potem się z niej stacza i tak w kółko. Musi jedynie uważać, by nie stoczyć się do wody, bo wtedy wybucha, więc dopóki Machop nie zamierza ćwiczyć nim w wodzie, to wszystko jest dla niego git. Przechodzimy w końcu do układu, na którym zyskują obydwa Pokémony, a mowa tutaj o jednym z najbardziej znanych przykładów tego typu, czyli Slowpoke'u i Shellderze. Wiadomo, kiedy Shellder przyczepi się do ogona lub głowy Slowpoke'a, ten ewoluuje, co jest dla niego oczywistym benefitem, z racji, że jego siła dzięki temu rośnie. Shellder zaś zyskuje swojego prywatnego obrońcę plus żywiciela, ponieważ podczas polowań Slowbro pozwala mu pożywić się resztkami, co jest dla Sheldera bardzo dobrym układem. Ponadto, Shellder wysysa z wyewoluowanego Slowpoke'a składniki odżywcze, przez co nawet jeśli taki przykładowy Slowking nie chciałby się z nim podzielić, wyssie sobie potrzebny mu do przeżycia pokarm. Jest to więc w sumie relacja bardziej pasożytnicza, jednak taka, w której nie tylko pasożyt zyskuje. Jak wiadomo, Kangaskhan to opiekuńczy Pokémon, który chroni swoje młode za wszelką cenę. Wiadomo jednak, że wraz z własnymi dziećmi wychowują również inne gatunki Pokémonów. Kangaskhan zyskuje na tym na pewno towarzystwo dla swojego dziecka oraz pewnie trochę własną satysfakcję, ponieważ opiekowanie się dziećmi jest dla tych Pokémonów tym, czym dla Machopa jest wyciskanie Gravelerów. Mniejsze, dzikie Pokémony zyskują przede wszystkim bezpieczeństwo, pożywienie oraz towarzystwo.
Pinsir oraz Heracross w większości regionów zaciekle walczą ze sobą o terytorium, jednak w jednym regionie role się lekko odwracają. Mowa tutaj o Alolii, gdzie te dwa zazwyczaj wrogie względem siebie Pokémony łączą siły w obliczu nowego wspólnego wroga, Vikavolta. Wiadomo, nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Śmieszne jest to, że współpracują tylko w tym jednym regionie, skoro mogliby bez problemu dogadać się również w innych i pewnie wyszłoby im to na dobre. Tak samo jak na dobre wychodzi to Dunsprace'om oraz Diglettom. Oboje dzielą ze sobą wspomniane już wcześniej tunele Onixów, zyskując większe poczucie bezpieczeństwa, bo przecież łatwiej jest zaatakować pojedynczą kolonię Diglettów czy Dunsprace'ów, niż dwie kolony złączone w jedną dużą. Rozbudowywanie owych tuneli również jest pewnie o wiele prostsze w powiększonym składzie, nie mówiąc już o poszukiwaniu pożywienia. Beedrill dość nieświadomie pomaga Tydiursie w wytwarzaniu pożywienia. Pokémon ten żyje w ulu i produkuje miód, do produkcji którego potrzebny jest pyłek, który Beedrill zbiera z kwiatów. Podczas przenoszenia go do ula, część pyłku opada i najprawdopodobniej zostałoby zmarnowane, gdyby nie nasz mały, pomarańczowy misiek. Teddy Ursa jest w stanie zrobić własny miód, mieszając owy pyłek zebrany przez Beedrilla z owocami, tworząc tym samym pyszny miód owocowy. Beedrilla to nic nie kosztuje, ponieważ pyłek i tak by się zmarnował, a Teddy Ursa jest zadowolony, ponieważ ma czym napełnić brzuch. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak smakowałby taki miód owocowy. Corsola to Pokémon koralowiec i spełnia w pokémonowej naturze bardzo podobną funkcję do naszych ziemskich koralowców. Mniejsze wodne Pokémony, takie jak Horsea czy Luftdisk, są w stanie znaleźć w jej twardych gałęziach schronienie przed drapieżnikami, a nawet założyć tam gniazda. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jakie benefity ma z tego Corsola, jednak ewidentnie jej to nie przeszkadza. Czas na kolejny bardzo popularny przykład, czyli Mantine oraz Remoraid. Ich symbioza trwa praktycznie przez całe ich życie. Zanim Mantike wyewoluuje w Mantina, ściśle współpracuje z ławicą Remoraidów, które pomagają mu w przetrwaniu oraz ewolucji. Po ewolucji zaś Remoraid przyczepia się do płetwy Mantina za pomocą swojej płetwy grzbietowej, która działa jak przyssawka. Od tej pory Mantine dzieli się z nim upolowanym pokarmem, w zamian zyskując kompana pomagającego mu w walce. Pyukumuku nie jest zbyt ruchliwym Pokémonem, nie posiada nawet nóg, co uniemożliwia mu przemieszczanie się na dalsze dystanse. Z pomocą jednak przychodzi mu Pelipper. Wewnątrz jego dzioba znajduje się woreczek na gardło, którego używa do przenoszenia jaj i małych Pokémonów, takich jak własne młode czy właśnie Pyukumuku. Nie do końca wiadomo, dlaczego Pelipper robi za taksówkarza dla Pyukumuku, jednak jest to dla Pokémona z Alolii spore udogodnienie. Tutaj coś, co mnie osobiście bardzo zdziwiło. Czy wiedzieliście, że perła na czubku głowy Spońka, która zwiększa jego moce psychiczne, została wyprodukowana przez Clamperla? Napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw, ile z was o tym wiedziało. Nie wiem, jakie korzyści płyną z tego faktu dla Clamperla, jednak możliwe, że ma w tym jakiś swój ukryty cel, który nie został nam jeszcze przedstawiony. Jest też możliwość, że Spoink po prostu znajduje takie perły porozrzucane gdzieś na plaży. Kto wie. Sytuacja z Flygonem oraz Krokodilem jest dość zagmatwana. Sandile jest głównym drapieżnikiem dla Trapincha i poluje na niego przy każdej możliwej okazji. Natomiast już jako Krokodile współpracuje z Flygonem przy poszukiwaniu pożywienia na pustyniach, które zamieszkują. Jak widać, można przejść z największych wrogów do ściśle współpracujących przyjaciół. Ciekawe tylko, czy Flygon nie ma żadnego problemu współpracować z Pokémonem, który w ich młodości chętnie zjadłby go na obiad. No ale jak widać, efekty ich współpracy są tego warte. Grotle jest bardzo uczynnym Pokémonem. Pozwala on mieszkać na swoim grzbiecie Pokémonom takim jak na przykład Starly oraz żywić się jagodami wyrastającymi z jego krzaków. Hippodon współpracuje ściśle z bezdomnymi Dweblami. Jeśli Dwebl nie może znaleźć sobie kamienia, w którym zamieszka, zawsze pozostaje mu znalezienie Hippodona, na którego grzbiecie może zamieszkać. Dwebl uzyskuje schronienie, a Hippodon prywatnego czyściciela, który będzie usuwał kamienie zalegające w otworach znajdujących się na jego grzbiecie. Co prawda już pod opieką trenerów, a nie w naturze, ale jednak współpracują ze sobą Gigalief oraz Copperajah, pomagając sobie oraz swoim trenerom na budowach oraz w kopalniach. Kolejnymi Pokémonami pomagającymi sobie w polowaniach są Skrelp oraz jego ewolucja, czyli Dragalge oraz Delmise. Jednak dokładne szczegóły ich taktyk łowieckich są nieznane. Przenosimy się do lodowych krain, gdzie koegzystują ze sobą wspólnie Avalugh oraz Ketaidan. Nie polują razem, jednak żyją wspólnie na jednym terenie i w razie potrzeby są w stanie się ze sobą dogadać i pomóc sobie nawzajem. Pikipek posiada potężne mięśnie szyi i jest w stanie uderzyć dziobem 16 razy na sekundę.
Otwory, które dzięki temu wywierca w drzewach, służą mu do zakładania gniazd, przechowywania pożywienia i zbierania małych, błyszczących przedmiotów. Jednak te, które nie są zamieszkiwane przez niego, wykorzystują często dzikie emolgi. Z tego co mi wiadomo, pikipki nie mają z tym żadnego problemu. Podobna sytuacja występuje w przypadku Dradigona, który zamiast tworzyć własne gniazdo, żyje w jaskiniach i tunelach wykopanych przez inne pokemony, takie jak Diglety, Dugtrio, Onixy czy Excadrille. Vikavolt ma bardzo osobliwą symbiozę z Charjabugiem. Łapie on swoją preewolucję odnóżami i używa jej jak baterii, wzmacniającej jego ataki elektryczne. Pozwala mu to na lepszą ochronę kolonii, więc z perspektywy Charjabuga chyba warto. Kigrukia posiada specjalną moc wynikającą z wystawienia go na działanie energii ukrytej w ciele trawiastego startera. Oprócz używania go podczas ataku, Gruki rytmicznie uderza tym kijem o powierzchnię wszelkiego rodzaju przedmiotów. Zaobserwowano, że powoduje to wzrost trawy, a zwiędnięte kwiaty i liście pozornie odzyskują swój kolor. Może wykorzystywać tą moc do leczenia osłabionych, roślinopodobnych pokemonów, takich jak Bellsprout. Na tylnych nogach Yampera często można zaobserwować Joltiki, którym elektryczny pies z Galar pozwala pożywiać się elektrycznością wytwarzaną z jego nóg podczas biegu. Mr. Rhyme jest wysoce wykwalifikowany w stepowaniu. Uczy on młode Mime Juniory z regionu Galar tej sztuki, co pozwala im w ewolucji w galariańskiego Mr. Mime'a. Kolejny dość dziwny przykład. Dragapult nosi na swoich nogach parę dripich, które podczas bitwy wystrzeliwuje w przeciwników jak naddźwiękowe pociski. Mówi się, że dripi, które nosi, bardzo lubią być wystrzeliwywane w kierunku przeciwników z ogromną prędkością. Świadczy o tym fakt, że dripi zawsze gromadzą się wokół najszybszego Dragapulta w swojej grupie. Calyrex ma moc oswajania i łączenia się z Glastierem lub Spectrierem. Dzięki temu może osiągnąć swoją pełną moc i potencjał, jak również zwiększyć moc Glastiera oraz Spectriera swoją energią psychiczną, co w ostateczności przynosi korzyści dla obu stron. I na koniec najnowszy, bardzo widoczny przykład symbiozy między Pokemonami, a mianowicie współpraca Dondozo z Tatsugiri. Chociaż potężny, Dondozo jest tępy i niezbyt dobry w polowaniu, więc łączy siły z Tatsugiri, aby złapać zdobycz. Tatsugiri zwabia ofiarę udając martwego, a następnie daje znak Dondozo, który atakuje z niesamowitą siłą. Dondozo jest lojalny wobec Tatsugiri i w zamian za pomoc w polowaniach chroni go w paszczy przed wrogami. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o wielu przypadkach Pokemonów pomagających sobie w naturze. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnego ciekawego materiału o Pokemonowej tematyce. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach oraz TikToka. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!